Cześć wam wszystkim, z tej strony Miki, a to jest Streak Mode. Czy raczej będziemy chcieli pokonać Undertakera na WrestleManii, nie wiem jaką tu mi arenę wybierze. Ale będziemy chcieli go dzisiaj pokonać, co jest raczej niemożliwe. Chociaż nie wiem, po ilu odcinkach mi się to uda. Bo jak widzicie, jest dopisek, że to jest numer 1. Będziemy próbować to robić, będzie jeszcze Defend District. A tak, to chyba już tu nic nie ma. Okej, okay, Defeat District. Rest in peace. Aha, kim będziemy tutaj chcieli pokonać, znaczy pokonać w cudzysłowie Takera? Nie możemy wybrać Undertakera, no to jest logiczne. Klon kontra klon. Czy kogoś ze starych? No nie mam tutaj za zbytnio super interesujących postaci. Hulk Hogan, no myślę, to byłby zbyt prosty wybór. Ryback, no nie, no ludzie, co wy gadacie. Zastanawiam się nad Ortonem. A może... Może... Santino Marella! I'm gonna defeat... Nie, to inaczej tak mówię. I'm gonna defeat the streak of the Undertaker! Czy coś w tym stylu. Fela, nie, niestety, Sheamus. Żegnaj Tensai, no Tensai ja spieprzyj trochę. Mastruj Sweet Tea, a swój własny team song. Jeszcze wchodzi jak Tensai. Wade Barrett nie dziękuję, Zack Ryder nie dziękuję. Nie. Jack Swagger... Millions of Dollars, Millions of Dollars! Brian nie, Sandow nie, Sandow nie, Punk nie, bo to już było... Jericho? I on ma skopany moveset, zapewne. Wiecie co? Dean Ambrose, chyba w tym momencie moja ulubiona gwiazda WWE. Tak więc co? Niech zmierzy się z Takerem na WrestleManii. No tak, Divas. Niestety stroju żadnego innego nie mam. Niestety nie odblokowałem, jestem dopiero w Streak Modzie na WrestleManii. Która to jest WrestleMania? No. Szósta. Teraz jestem na Ultimate Warrior kontra Hulk Hogan. Czyste stare WrestleManie, no... A może być ciekawe, powiem wam szczerze. WrestleMania trzecia to na tym dużym stadionie. Weźmy sobie WrestleMania trzecia, No Holds Barred, Dean Ambrose kontra Undertaker. Niemożliwe staje się możliwe. Okej, okay. Match rules. Nie, tutaj nic nie zdziałamy. Jedziemy. No Holds Barred tutaj jest specjalnie włączone, żeby no nie wygrać przez kanał, bo to by było bez sensu. A i tak walki Takera, no to przez ostatni czas to są tylko no disqualifications mecze. Panie i panowie, jesteśmy w... Co to było? Pontiac? Minnesota, powiedzmy. No Dean, uważaj na to, panie. Making his way to the ring from Cincinnati, Ohio, weighing 225 pounds, the United States Champion, Dean Ambrose. Nie wiem, czy zauważyliście, jak patrzyliście na Finkela, że kiedy mówi, to mówi do mikrofonu, a kiedy nie mówi, to mikrofon odkłada. W poprzednich grach WWE to było jakoś dziwnie ustawione. No ale okej, Dean Ambrose w ringu, czy pokona Undertakera na WrestleManii trzeciej? Czy dosięgnie Takera sprawiedliwość? Ale głupio wygląda to wejście tutaj. Żadne minitrony. Entrance video jest gdzieś tam na górze, ale tego w ogóle nie widać praktycznie. And approaching the ring from Death Valley, weighing 299 pounds, the Undertaker. No nie pociągnął już tego Undertaker. Może ja powiem. The Undertaker! Tak powinno to brzmieć.
No chociaż Finkel to tak nie mówi. Za zbytnio on raczej The Undertaker, nie wiem, czy on był śpiewakiem operowym czy coś. Nie czytałem żadnej jego biografii, jeżeli takakolwiek w ogóle jest. No ale okej, Takera wejście już tak naprawdę widzieliśmy, jego strój asasyna. Mroczny asasyn. No. Czy to nie było w Skyrimie? Może? No ale okej. Jak widzimy, Dean Ambrose. Undertaker. Głębokie spojrzenie. Czy Undertakera dosięgnie sprawiedliwość? A jego streak umrze. Zabrzmiał gong. Taker kontruje. To on jest tutaj bossem na WrestleMania. Oj, 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 Big Body Drop potężny, o. Nie wiem, co ja skontrowałem. Druga gra. Liczność skantuje. Skanduje, jest, ale tutaj Briana nie widzę. We want justice. Ale też publiczność na szczęście poprawili. W końcu jakieś są czanty w trakcie meczu. Bo w WWE 13 tylko na początku meczu ja słyszałem Rocky Rocky oraz jest, 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 ale to trwało 3 sekundy. Tak to publiczność ssała i to bardzo mocno. A tutaj jest naprawdę lepiej. A no publiczność tworzy przecież te widowiska. Nie pamiętamy przecież pierwsze Raw po WrestleMania 29. Gdyby nie publiczność, to wątpię, żeby było to takie wyjątkowe Raw. No jeszcze wiadomo, był cashing Zieglera. To też był wyjątkowy moment, no ale za dużo się tym pasem nie nacieszył, ale okej, może skupmy się na meczu i wyłaźmy z tego ringu. Do widzenia, dziękuję. To tyle ze sprawiedliwości. Tutaj nas nie przypnie raczej Taker. To nie jest false count anywhere. Ciekawe czy... Wow, ale headbutt od Ambrose'a. Ciekawe czy można użyć te barykady. Nie. Nadal nie, a powinniśmy. No bo sorry, ale te barykady się z niczym nie różnią za zbytnio. Od tych tak jakby wewnątrz tego obszaru pozaringowego. Taker, no. Seria ciosów, kontroli pin. No dobrze. Aj, back body drop, prosto na... No to jest akurat mata, ale ona jest taka miękka, że szczerze przypomina mi tą z WKSW, kiedyś taką używali. No ale każdy ma swoje skojarzenia. Trochę głupio też ten apron wygląda, nie wiem dlaczego. Mr. McMahon nie zdecydował się zrobić tego całego czarnego. No tak to czarny na niebieskim, tak trochę nie plujnie. Ale na razie Taker ma finishera. Kontra jest. Dobrze. I Ambrose. Ale Taker kontruje reverse suplex. Nie, spadamy, spadamy. Może się źle skończyć. I do ringu. Trochę trzeba się z nim pobawić. Oj, to przegram. No, tak myślałem. Taker przyciąga tutaj Ambrose'a. O! O, co to jest? Clothesline poza ring. Panie i panowie, Taker, rozbicie od nin. I to jest suicide dive! O mój Boże, chyba mogłem to jeszcze skontrować. Nie wiedziałem, myślałem, to jest OMG moment, którego no nie da się za bardzo skontrować. W trakcie animacji, a to niespodzianka, no ale na razie Ambrose leży nieprzytomny. Wstawaj! Czemu mnie Taker nie przyciągnął? Fajnie też, że robi te taunty. Coś się dzieje. Jak już wspominałem w ostatnim odcinku, Universe Mode AI zostało bardzo poprawione. Jeden. Jest trochę lekki lag, więc będzie mi trochę trudno kickoutować, ale to jest przez mój telewizor. Taker, co ty robisz? Chwaliłem przed chwilą AI, a tu niespodzianka. No, czasami takie bugi się zdarzają, można wybaczyć. Jak się zdarza, to raz na jakiś czas. Kontra za kontrą, a ja dostaję pęski. No. Ambrose. Kurde, muszę się skupić, naprawdę. Jest kontra. Dobrze, Ambrose. Low blow. I Ambrose, co będzie chciał zrobić? To jest powerbomb, no ale kontra od Takera.
Ludzie, tego nie da się wygrać, naprawdę, nie. Ostatni ring escape. Nie, ring escape zużyłem. Zużyłem, Boże. Gadam jak Goldust dzisiaj. Jest! Dobrze. Ładna kontra była od Ambrose'a. Spróbuję użyć, no, to ja chciałem użyć ten stół komentatorski, ale Taker, DDT, no to już jest na betonie. Undertaker, przestań, ja rozumiem, to jest WrestleMania, tutaj jesteś bossem, oj, chokeslam, goddammit. Jeszcze na betonowej podłodze. Czy raczej na tych mało miękkich materacach. Taker wrzuca Ambrose'a do ringu. Dean, stawaj. Ja rozumiem, plecy bolą, a jeszcze tak stary jak Taker nie jesteś. O Boże, kontra. I shoulder block. O nie. O nie. Hell's Gate, panie i panowie. Nie mam. O shit. O shit. Panie i panowie, przegraliśmy i to dostaliśmy. Nieźle w dupę. Niestety. Obecnie w tej grze jestem bardzo cienki. Po dużym doświadczeniu w WWE 12, WWE 13 ogólnie, w grach WWE potwierdza się moja teoria, że ta gra jest cholernie trudna. Ale to dobrze, bo będę nad nią siedział i to długie godziny. No ale niestety Dean Ambrose został pokonany na WrestleMania 3. The streak continues! Za dziwne flesze takie niebieskie. Czy my już na dzisiaj kończymy? 12 minut. Cóż, panie i panowie, niestety. Dean Ambrose został pokonany. The Shield nie mogło mu pomóc. I również sprawiedliwość nie dosięgła Undertakera. Ja widzę się z wami już wkrótce. Na razie kończymy tą WrestleMania 3, nasz main event. I co? Żegnam się z wami, Dean Ambrose. Niestety, you will rest in peace.